Kwestia politycznie S1. Najlepszy czas dla realizacji inwestycji S1 mamy już za sobą i pan Janusz Chwierut doskonale o tym wie. To nie ja byłem sprawcą tutaj wizyty pana Grabarczyka, pana Kucharczyka, ministra środowiska. Droga S1 miała być na Euro 2012. Myślę, że jej nie będzie do roku 2018. Budowa trzeciego mostu, panie Henryku, z całym szacunkiem, jest możliwa, technicznie jest możliwa, tylko musi się wpinać ten układ komunikacyjny w układ wyższego rzędu, bo inaczej spotkamy się na Niwie i tam już ta sytuacja komunikacyjna jest tak trudna, że pewnie się nie wydostaniemy. DWRK, ja nazywam to drogą współpracy regionalnej. Pomysł zrodził się w 2003 roku za urzędowania pana starosta Kały, wicestarosta Gołdyni, koncepcja projektowa. Założenie było jedne, połączenie Oświęcimia z drogą z autostradą A4. Niestety z różnych przyczyn, nie będę wymieniał jakich, jeden z aspektów, czyli ożywienia gospodarczego terenu w Chełmku w Oświęcimiu nie zostanie zrealizowany, ponieważ spotkamy się na drodze wojewódzkiej 933 w kierunku Chrzanowa. W dużej mierze oczywiście odciąży to ruch tutaj lokalny i miejski w kierunku do Bobka. Co do układu komunikacyjnego. W 2008 roku miasto opracowało koncepcję całościową układu przestrzennego komunikacyjnego miasta Oświęcim jako pierwszy etap. W następnych latach niestety odstąpiono od tego założenia i nie jest prawdą również to, że nie były przygotowane projekty drogowe do realizacji, bo to jest stwierdzenie, panie Januszu, nie do końca prawdziwe. Dziękuję. Dziękujemy.